Lipnie w ostatni weekend odbyły się pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski w kwalifikowanej pierwszej pomocy ratowników wodnych. Startowaliśmy w tamtym roku, pojechaliśmy tak naprawdę po naukę. W tym roku okazało się, że nasi ratownicy, bardzo im się te zawody spodobały, postanowili systematycznie ćwiczyć. No i jak Państwo już pewnie wiedzą, jest to sukces dla nas, ponieważ zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, rywalizowaliśmy z drużynami praktycznie z całej Polski, łącznie z mistrzami województwa z tamtego roku, czyli z Lipnowskim Woprem, który generalnie jeździ bardzo dużo po różnego rodzaju zawodach. Zawody składały się z 12 scenek. O tych scenkach opowiedzą bezpośrednio ratownicy, którzy brali w tym udział. Były to zarówno scenki symulowane w nocy, jak i również w ciągu dnia. No jest to niewątpliwie sukces, ponieważ w tym ratownictwie ta kwalifikowana pomoc jest nieodzownym elementem takim. Po zmianie ustawy w tym 2011 roku to tak naprawdę ta pierwsza pomoc była w kursach ratownika wodnego, natomiast teraz jest oddzielnym kursem i my, współpracując z Państwowym Ratownictwem Medycznym, wszyscy ratownicy robią kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ja tutaj chciałbym serdecznie pogratulować drużynie Grupy Interwencyjnej Wrocławskiego WOPR-u za to Mistrzostwo Polski, jak również podziękować wszystkim sponsorom, którzy mnie wspierają. Między innymi jest to firma Anvil S.A. Włocławek i WRC Polska. Wśród pozoracji mieliśmy konkurencje polegające na triażu, czyli segregacji medycznej oraz konkurencje, które wymagały zaopatrzenia jednego poszkodowanego. Sprawdzały one wiedzę ze wszystkich dziedzin medycyny tak naprawdę. No i takie interdyscyplinarne podejście do sytuacji. Wszystkie były wymagające. Później analizowaliśmy każdą tą sytuację, scenkę. Zawsze gdzieś tam był jakiś niedosyt, mogliśmy zrobić coś jeszcze. Ale ja myślę, że przynajmniej dla mnie takim dodatkowym elementem zadowolenia jest to, że wygraliśmy jednak tą konkurencję wodną. Pomimo tego, że to zawody w kwalifikowanej pierwszej pomocy, jednak tutaj ta konkurencja wodna, nie zapominaliśmy o tym, że jesteśmy ratownikami wodnymi i tutaj też udało nam się wygrać. Dla mnie najtrudniejsza była konkurencja z psem, bo w pierwszej pomocy nie ma jakby ratowania zwierząt, a tutaj mieliśmy fantoma psa i jak już się okazało, ten pies już nie żył i trzeba było go wyreanimować. I pierwszy raz się w takiej sytuacji spotkaliśmy, no ale się udało i pies odzyskał i pani też przeżyła i pies przeżył, więc ona chyba była najtrudniejsza, bo była jak pierwszy raz się spotkaliśmy z tym. Konkurenci byli z całego kraju. Tak naprawdę u mnie w głowie została drużyna z KGHM-u, którzy mieli tam ponad 500 kilometrów. I to była specjalistyczna służba medyczna i tak naprawdę oni nadawali tempo tym zawodom razem z Lipnowskim WOPR-em, który zajął też drugie miejsce. Nam się udało, aczkolwiek czwarte miejsce było ex aequo. I tutaj naprawdę drużyny z nadgoplańskiego WOPR-u oraz z grupy prewencyjnej województwa kujawsko-pomorskiego naprawdę też dawały radę. Scenki były trudne, były wymagające. Trzeba było się często nagłówkować, dlatego tutaj też chciałbym pogratulować każdej drużynie i każdej osobie. Choćby dlatego, że odważyli się przystąpić do tych zawodów.